cały czas poprawki, cały czas ostatnie jakieś szlify. Yeah, we are so excited. This is the first time in World Tour. Na pewno był to rok ciężkiej pracy, od momentu decyzji do tak naprawdę szczęśliwego początku i mam nadzieję, że szczęśliwego końca miesiąca przygotowania. Teraz tak naprawdę pracuję nad tym wszystkim, nad obrazem tego wszystkiego. Pracuję ponad 50 osób, bo to jest naprawdę ogromna ekipa i cudownych ludzi, którzy tutaj wszyscy pomagają. Szkolna! Piłki, a teraz była wystawa. Jeszcze raz będzie miał Michał kończyła akcję do na skończenie tego. Trafia w kreskę! Dzisiaj mamy dzień pracujący, gdzie ludzie już o godzinie 14 zapełniali trybuny w 80%. To jest coś niesamowitego, co tutaj się dzieje. Naprawdę, taka atmosfera. Tańczą, skaczą, bawią się. To międzynarodowe, mega ogranie Michała. Ta determinacja oraz również olbrzymie doświadczenie Ociepa powinny zaprocentować. To nie jest przyjemność, przyjemnością jest grać po prostu dla takiej publiczności. Michał, ty jesteś bardzo skromnym zawodnikiem. Jak ci się gra w takiej atmosferze? Tak, jako skromny i najlepszy zawodnik. Muszę przyznać, że no nie, tutaj doping kibiców nas niesie. Jedna i najważniejsza rzecz dzisiaj dla nas się spełniła, czyli zapełniliśmy trybuny, to jest coś, co zrekompensowało nam cały trud włożony w ten turniej. Już był, myślę, że prawie komplet, jakieś 95% trybun było zajętych. Niesamowita atmosfera, niesamowity doping. Te trybuny, to ja wczoraj mówiłem już, ale te trybuny żyją tym meczem. Na pewno jedna polska para w finale, to już wiemy. Na pewno ktoś będzie w finale, w półfinale mamy trzy pary. Pierwsze podziękowania dla wszystkich kibiców obecnych, przed telewizorami, przed komputerami i proskosów i innych fanpage'ów. Yeah.
Zrobił wszystko, żeby tutaj było doskonale, a my, Hotel Andersim, postaramy się tutaj zostać do samego finału i dać wszystkim jak najwięcej emocji. Wszyscy dają! Zapomnijcie o problemach. Jutro już jest poniedziałek, wrócicie do normalności. Jedziemy! Miałem cały czas ciarki, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje, jak ludzie świetnie się bawią, jak ludzie szaleją. Uwaga! 3, 4, odwrót w trasach! Michał Kodzioła, Marcin Ociewski, siadam! Ona, później Chorobi, hej, i tam was. Chciał to ładnie wykończyć. Taki blok na koniec. Raz! Michał. Dwa, Michał Kądzioła. Tak, mamy to historyczne zwycięstwo. Mamy to złoto. Wielkie, wielkie zwycięstwo. Pierwszy historyczny turniej w Malborku. Michał, Marcin. Bez niektórych osób by nie było tego turnieju, nie ma co ukrywać. Na pewno trenerem tygodnia w tym tygodniu został Kądzioła. To your friends from Lithuania? Sure. Ačiū visiems, kurie palaikėt. Deja, bet nelaimėjom. Užtat vis tiek geras rezultatas ir dėkojam jums. Labai džiaugiamės antra vieta. Siunčiu linkėjimus visai šeimynai, savo draugai Klaudijai ir visiems, kas palaikė. Pasilgau kebabų. And just translate to Polish. Dziękuję za topic. Kibice na pewno nas ponieśli do tego zwycięstwa. Przyszło tyle ludzi, musieliśmy to wygrać, no i nam się udało. Jak smakuje taki sukces, bo to jest wasz pierwszy tak duży sukces w karierze? Powiem tak, ja jeszcze nigdy nie wygrałem żadnego World Tour'a. Nie zdobyłem żadnego medalu na World Tour'ze. Ja też. Może jeszcze kilka miłych słów do partnera. Dziękuję.